Także proszę Państwa, chamstwo, chamstwo i jeszcze raz chamstwo. Jak tutaj w tej Polsce, proszę Państwa, Polsce, a chcą ściągnąć klientów do restauracji, no to poprzez uśmiech, takie niby szczere zainteresowanie się pomyślnością klienta, ale przecież kto tutaj teraz w wieku XXI będzie myślał o człowieku, że jest on zainteresowany naprawdę pomyślnością klienta. Nawet ta Liliana u tej świętej Anny, proszę Państwa, żebrze na te tace, to uśmiecha się. A potem o 22, Państwo zobaczą, ona szybko wypędza ludzi z kościoła. No bo 22, kościół zamykany i nie ma się zlituj, nie ma się zmiłuj, czy jakaś, nie ma się zmiłuj, czy jakaś szlachcianka jest spowolniona, może dłużej będzie wychodziła, przecież ona i tak wyjdzie, ale nie, ta Liliana musi ją jeszcze wygonić. Także proszę Państwa, poza tym też stoją tam na półschodkach już. Nawet ta policja zauważyła, że ktoś ją po prostu podgląda też. Tam na półschodkach idzie tak, tam do podziemi. Państwo zobaczą, ten drugi policjant dochodzi do tamtego, co razem współpracują. I tylko głowy, te białe czapki wystają, to ich zdradza oczywiście. W podziemiach, tam przy wejściu do centralnego, czekają na jakiegoś jelenia. Oczywiście, że tu nie ma jelenia, bo tu nie jest Podlasie, tu dopiero stąd na Podlasie jadą do Anglo-Ameryki, Białystok, a tu jest cały czas katolicka Polska. A, dzień dobry i do widzenia. No bo wiecie Państwo, klient tak się zorientuje, to już drugi raz nie przyjdzie do tych żebraków, to się tak uśmiechają w rechodupkach, co tak chcą wciągnąć klienta, zwieść go, oszukać, no bo to jest system tak czy siak oszustystyczny. Także tam z tamtej strony Pałacu Kultury Stalina i Lenina zapraszamy Państwa, żeby zobaczyć, jak odjeżdżają właśnie te busy, czy bus Podlasie Ekspres do Anglo-Ameryki Białystok, no bo teraz są wakacje niby, deszczek kropi, sytuacja jest piękna i ludzie uciekają do Anglo-Ameryki Białystok, oby, na powietrze, na świeże powietrze, no bo tam naprawdę można odpocząć. A tutaj Państwo zobaczą, tylko żebrzą i tam znowu ta policja, Państwo zobaczą, w samym środku naszego radia Tok FM Euro kończy ta ekstra. Tych dwóch takich zielonych stoją, Państwo zobaczą, i tylko żebrzą, szukają, czekają na jelenia. Mówię, że tu jelenia nie ma, bo tu nie jest Białystok, tu nie jest prawosławie, tu nie ma mormonów, tu nie ma ewangelików. No to przecież wiadomo, że czy mormoni, czy świadkowie Jehowy, ewangelicy, to ludzie porządni, to nie będą przechodzili albo na czerwonym świetle, bo na zebraniach się mówi, żeby być uczciwym obywatelem Polski. A to wszystko, to wiecie Państwo, no 95% to są katolicy, to na kim oni żerują? Sami na sobie. Także widzicie Państwo, mormona ani jednego nie ma, no bo jak dzisiaj jest niedziela, to przecież oni raz dopiero będą kończyć, za 15 minut się będzie kończyło trzecia część, będzie się kończyła zebrania, spotkania kapłańskiego. A tu ta policja polska, wszystko jest polskie, wszystko jest katolickie, proszę Państwa. Idzie tam facet, debil, białym tym, tam chyba z żoną, a ona z czarną parasolką. Państwo zobaczą, mówię, że kropelka spadła, już nawet i kropelki nie ma, bo to ta burza deszczowa się skończyła. To idzie z parasolką. Czy to jest normalne? Ja na przykład wzięłam parasolkę, proszę Państwa, i ona mi teraz będzie jako kula u nogi. No bo wiecie Państwo, no niestety, jako kula u nogi. Denerwuje mnie to wszystko. Także Państwo zobaczą, ta parasolka jest rzeczywiście mi jako kula u nogi. No i co? Polecimy na parasolu, bo wiatr ciągnie. Także Państwo zobaczą. No, nasz pałac. No, jestem troszeczkę zdenerwowana tym wszystkim, no bo parasol przeszkadzać będzie cały dzień. Także tutaj do tej turystycznej informacji zapraszamy Państwa. Dzień dobry i do widzenia. Ona i tak teraz wyjątkowo z łaski do 20 jest czynna, bo to zawsze do 18, do 13, do 14 była czynna, święta, ile razy była nieczynna. Także jak goście przyjeżdżają z Anglo-Ameryki Białystok, no to chcą się dowiedzieć. A tu nieczynna jest informacja, czyli że nie ma tych standardów, proszę Państwa, w katolickiej Polsce, na Mazowszu, nad Wisłą, naród kłótliwy. Także to, co Rodowicz tam te głupoty wyśpiewuje, no to bez sensu, że w sercach niewinni, ludzie uczynni, w sercach niewinni, ani to ludzie, ani to co. Doktor Sumińska dzisiaj w ogóle powiedziała, że ona w ogóle nie wie, jak to zaklasyfikować, no bo najbardziej takie zwierzęta, tygrys
jakby po prostu was zagryzł, to by was nie zjadł. No, a tutaj wszystko zeżrą. Świnie po tyłku klepią, proszę państwa, ty ta moja, albo krowę, ty muśćka, moja muśka kochana, i klepie po tyłku, bawi się z nią, drwi i kpi i zeżre. No, także do czego to zaklasyfikować? Także planeta Ziemia zginie przez żarcie mięsa.